Hej, cześć, witajcie. W kolejnym dniu robię naleśniki. Dzisiaj taki dziwny dzień w ogóle. Jest wszystko, bo jest dziecię. Początek tygodnia, więc wszystko na głowie. Od nowa. Zaczynamy bajkę. W sumie powiem wam, że polubiłem te poniedziałki. Tak, jakoś się źle do nich nastawiałem. Właśnie i chodziło o zmianę nastawienia. Karolina ogarnia małą, bo jest chora. Słyszę, tam jest inhalacja teraz robiona. Tak? Tak, inhalacja jest robiona. I ja zrobię śniadanko. A później, jak się uda, to złożę filmy, zrobię grafiki dla kogoś. Sam obrobię zdjęcia sesji z Rafałem, bo jeszcze tak naprawdę nikt nie obrobiliśmy. Dodamy coś na Instagrama. Dodałem zdjęcia jakoś. Ten Instagram, TikTok, w ogóle media społecznościowe przestały mi się podobać. Wiecie, że tak na pokaz, nie? Jakoś jaki mindset zmieniłem. Może to po 30? Tak człowiek zmienia myślenie? Dobra, wracam do mojego naleśnika. Już się nie spali. O, ładnie wyszedł. A nie mam mąki, więc użyłem mąkę do chleba. Wyjdą twardsze, wiem, bo ostatnio pancake robiłem na mocy do chleba. W domu nie mam mąki, a na działce mam 5 kg mąki chyba. Bo cały czas się kupuje mąkę, wiecie, cukier, bla bla bla. A tutaj tak nie. Dobra, zaraz wracam. Słuchajcie, byłem w sklepie w Skaro i kupiłem rzeczy na rosu, mleczo, rosu. Mięsko mam. I tu mam też boczniaki i takie. Zrobię od razu wegańskie, żeby Kara mogła zjeść inni. Kiełbaski sojowe. Może będą dobre. Do tego wiecie. Papryka. Puszki pomidorów. Mam trochę jeszcze pasaty. Bo robiłem pomidorówkę na działce. Pietrucha. I tu zrobię rosół. Mam cebulę do rosołu. No, muszę ją opalić. I znalazłem taką włoszczyznę suszoną. Dodam to. Może mieć dużo smaku. Może być dobre. To. Kupiłem jeszcze ziele angielskie, liść lorowy, bo mi się skończył. Jakiś sok sobie zaraz wypiję. I zabieram się za gotowanie. A dzisiaj w ogóle jestem już na krótkich spodenkach. Jakoś mi mega gorąco. Może coś z ciśnieniem mam, że tak mi gorąco dzisiaj? Jakiś buzuje mi ciśnienie. Jeden gar na leczo i teraz muszę iść po duży gar na rosół. Bo jak ja robię rosół, to ja lubię mieć tego dużo rosołu, żeby go wypić sobie też w kubku. A nie tylko, że zrobić ten makaron i tam wiecie. I koniec. Dobra, bateria mi pada, więc muszę wymienić. Słuchajcie, przychodzę, a tu wielkie gotowanie i otworzę z wami tą paczuszkę, balon już oddany, nowa seria Dream Bright. Ok, jest jakiś peeling chyba i jest ogromny balsam, 295 ml, więc spory i mgiełka, taka z diamentami. Znam ten zapach, bardzo podobna do mgiełek z Victoria's Secret. Co tu jeszcze? Taki balsam, cała seria. I mydełko, kochamy te mydełko, uwielbiamy. To jest white t-shirt. Zawsze ich używamy. I jeszcze świeca. Ale chyba jakaś... Darko, chodź, bo muszę cię nałożyć. Ale jakaś chyba z innej serii. To jest męska? No, dla mnie. Czy ona jest męska? Jak nie... świeże pranie pachnie. Może to nie dla mnie prezent przyszedł. Proszę, pomachaj sobie. Fajnie pachnie. Jak świeże pranie. Ładnie wygląda, wow. Taka matowa. Ja to zawsze patrzę na takie rzeczy, które nie interesują. Także dziękujemy za przesyłkę. Dziękujemy. Baw i dziękujemy za balona.
balon, największa frajda to ten balon. Tak, to ten balon jest najważniejszy. Wow, ile tutaj giftów. No i znowu pazy odpadają. Tak, to jest ta metoda. No. Nałożyłam sobie trochę olejku, żeby ściągnąć. Przykleiłam je w końcu klejem. Nie udało mi się wtedy zrobić tego żelem, ale docelowo chciałabym to zrobić żelem. Widziałam live'a u Justyny Just Nails i ta metoda z żelem, tym takim gęstym od Słowianki, bardzo mi się podoba i myślę, że to może być właśnie to. Więc zamówiłam sobie od Justyny Just Nails ten żel i może z tym żelem się uda. Może się uda w końcu przedłużyć te pazy tą metodą właśnie, która mnie interesuje, czyli tipsy, które przyklejamy właśnie specjalnym żelem. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy. Żel powinien jutro, może do mnie jutro przyjdzie, albo w środę. Już będzie trochę za późno, ale mam zamiar zrobić te pazy i może Wam w końcu nagram. Ale widziałam też live'a Słowianki, gdzie dziewczyny tłumaczyły, jak robić tym żelem. On jest bardzo, bardzo gęsty, bardzo gęsty. Trzeba zrobić z niego takie kulki i przykleić do paznokcia i później na to się nakłada tipsa. On w ogóle nie ucieka, wiecie, nie rozpływa się. To jest trochę inny żel, taki trochę jak poligel, wiecie, w gęstości. Więc zobaczymy, czy ta metoda się sprawdzi. Ale z Justyną Just Nails jestem w kontakcie. Umawiamy się, słuchajcie, więc jak macie jakieś pomysły na to, jakie pazy powinnam u Justyny zrobić, bo będę do niej jechała za jakieś chyba 2-3 tygodnie do Lublina, to koniecznie dawajcie znać. Chcemy też zrobić Wam live'a. Chcemy Wam z Wami się połączyć, pogadać na żywo u Justyny. Na mój kanał pewnie nagramy właśnie jakieś może wyzwanie paznokciowe. Nie wiem, mam ochotę, żeby mi zrobiła jakieś takie odjechane pazy. W ogóle zobaczcie, jakie mam piękne dłonie. Tutaj mam resztki siniaka. Idę rybko! A tutaj mam resztki tintu z dzisiejszego testu. Pięknie moje ręce wyglądają w ogóle. Wow. I wzięłam się za paznokcie, słuchajcie, tak. Zrobiłam już dwa. I robię je na formach. Jednak co formę, to formę można sobie dowolnie uformułować, ukształtować. Najpierw zrobiłam jednego, który mi dzisiaj odpadł. Później zaczęłam robić inne. Znowu teraz zrobiłam kciuka i tak po jednym sobie robię. Oglądam sobie przy okazji YouTube'a. Darek sobie siedzi z Lalą, ona sobie odpoczywa. Mam nadzieję, że naprawdę już jutro będzie lepiej. Trzymajcie kciuki. Zresztą jak już obejrzycie ten film, to już będzie po wszystkim. Jutro mamy właśnie wizytę u naszej pediatry. No, także robię sobie te pazy i powiem Wam, że mnie to uspokoiło. Jeszcze oglądam moje ulubione H3 podcast. Wiem, że część z Was zna. I uwielbiam ten odcinek, gdzie rozdają sobie nagrody. Kamerę vlogową? Możesz kamerę vlogową. Chciałem nagrać porządki. No właśnie, zacznie Lala mi to wyrzuciło. Oh shit. Po co to znowu paznokietki? Tak. Ale się takie twardsze. Trwalsze robię. Lecho! Podgrzałam sobie Lecho. Ale tutaj mnie odjedziesz. Na bok idzie. Bo jeszcze nie jadłem dzisiaj, muszę zjeść sobie. W sensie rosół zjadłem, ale tak to. I zobaczcie ten porządeczek. Tutaj muszę zmazać i nowy przykleić, a ja mam w aucie. Więc muszę iść do auta. Ale wiecie, mam krótkie spodenki. Bo mi gorąco strasznie. I chcę tu zrobić porządeczek, żeby było ładnie. Chwilę później i ogarnięte słodkie rzeczy, tutaj przyprawy, tutaj uciąłem te, co są otwarte, bo żeby było widać, że te są do zużycia, tutaj są zapasy, dużo zapasowych. Te, co najczęściej używam, pieprz, ziele angielskie i liść laurowy. No, tu mam jeszcze jakieś pudełko, ale tam mam kilka jeszcze takich pudełek, cały rząd. Drożdże, no i w sumie tyle, nie potrzebowałem nawet nic nowego. Wypaliłem to, co przeterminowane. Miałem kilka przedterminowanych opakowań. No i super, porządeczek jest. Kuchnia ogarnięta. Powiem Wam, że chwilę zostawiłem to leczą i oczywiście mi wystygło. Kiełbaski sojowe. Boczniaki, papryka. Nie, dobre to mu te kiełbaski. W sensie oszukane takie. Kiełbasy nie ma, nie? Ale dobre. Człowiek się oszuka. Słuchajcie, ogarnąłem tutaj kuchnię z tyłu i a propos szyby, bo ostatnio ktoś mi zarzucił, a
dla kogoś robicie nowe szyby w mieszkaniu, a sobie żałujecie. I słuchajcie, ta szyba tutaj wymiana będzie kosztowała 1500 zł, więc to nie jest mało. Dlatego sobie zżałowałem tego. Bo mi to nie przeszkadza, że ta plama tam jest z tyłu. Tak się gotuje, tego nie widać. I zamówiłem, słuchajcie. Tak, zamówiliśmy, jak... Bo Michał będzie robił w dwóch mieszkaniach tę szybę w kuchni. I stwierdziłem, no jak teraz tego nie zamówię, to nie przyjdzie mi nikt i nie ściągnie tego, nie położy nowej za jakieś małe pieniądze. I mówię, przy okazji, jak zamawiasz, to zamów mi tutaj do kuchni i przyjechał. Tu też mi wymierzył, jak był w Warszawie. I się cieszę, będzie zmieniona. Za kiedy? Przyszłą chyba środę. Czyli jakoś 10 dni, coś takiego. I cieszę się, fajnie, będzie zmieniona, będzie inaczej. Pogłoję się, bo będzie inny kolor. Będzie troszkę się odróżniał od bocznych kolorów. Na pewno, bo ciężko tak jest pomalować tym samym, bo wiecie, ta szyba hartowana jest lakierowana od strony wewnętrznej. Mam nadzieję, że to się nie przydarzy i teraz będę na pewno uważał. Michał doradzał, żeby tutaj jakiś kamień położyć albo ten sam, co tutaj jest, ale wiecie, to by było jeszcze bliżej ściany. Nie lubię tak, jak lubię, jak jest czysto i będzie w dwóch kawałkach, bo niestety nie da się jej ściągnąć za jednym razem, bo trzeba było te dwie zamontować, bo ta była montowana jako pierwsza. I będzie tutaj taki paseczek z dwóch kawałków. No i super, będzie zrobione. Ale spory wydatek, powiem wam, spory. Więc nie do końca się z tego cieszę, ale będzie zrobione, dlatego będę się cieszył. Jak będzie zrobione, to będę się cieszył. Teraz muszę troszkę ponarzekać. I co? Zajadam moje zimne leczo, ukroję sobie jeszcze kawałek chleba. Zobaczcie, jak nam kwiaty stoją z sesji. Pięknie pachnie w ogóle w domu. Nie wiem, jak wy w kuchni, ale ja zawsze jakieś zioła albo coś, to stawiam w doniczkach takich ładnych, które to fajnie wygląda. A jutro zabieram się za dekorowanie jednego mieszkanka, ponagrywam tam. Pomimo tego, że nie ma szyby, to tam muszę zabrać trochę dekoracji, jakiś obraz mam. No i tyle. Będziemy się żegnać z wami. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. Dzięki wielkie za wsparcie, łapeczka w górę i widzimy się już jutro w kolejnym vlogasku. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.